Niech Pan obdarzy Was spokojem. Środa 22 czerwca, 12 tygodnia okresu zwykłego. Kontynuujemy czytanie drugiej Księgi Królewskiej. Przenosimy się do czasów króla Jozjasza, pobożnego króla, i arcykapłana Hilkiasza. I właśnie za czasów tego króla i tego arcykapłana, po trudnych czasach, zostaje odnaleziona Księga Prawa. No, może nam się wydawać to takie dziwne i trudne, ale faktycznie pamiętajmy, że są różne zawirowania wojenne, historyczne. Te przemiany, zmiany królów sprawiają, że faktycznie to, co wydaje się nam takie oczywiste, że w świątyni powinna być jakaś święta księga i ta święta księga powinna być odczytywana, no te oczywistości nie zawsze są takie właśnie realizowane. Więc gdzieś przy okazji remontu, naprawy świątyni pańskiej, a pamiętajmy, że kiedy wchodzą obcy bogowie, buduje się też inne świątynie i do tych świątyń obcych bogów może Izraelici chodzili, więc świątynia pańska była trochę zaniedbana. Nie dosyć, że się tam nie modlono, to jeszcze jeśli nie przychodzili wierni, to nawet może okazało się, że trzeba było ją remontować, bo nie było na to wszystko pieniędzy. Więc dzisiaj mamy taki moment, kiedy właśnie szukając pieniędzy na odnowę świątyni, gdzieś znaleziono zagubioną, gdzieś tam może nawet schowaną Księgę Prawa. I kapłan Hilkiasz mówi do pisarza Szafata: znalazłem Księgę Prawa w świątyni pańskiej. I najpierw Hilkiasz ją czyta, a następnie idzie do króla i zdaje mu sprawę z tego wydarzenia. No, myślę, że wydarzenie jest ciekawe, tak jakbyśmy my trochę znaleźli naszą Biblię gdzieś tam w domu. No, teoretycznie jest i wiemy, że ją mamy, ale jest gdzieś pośród innych książek. Myślę, że więcej jest pośród innych kłopotów czy trosk, które mamy, i akurat byśmy powiedzieli, co teraz Biblia rozwiąże. Co sprawi to, że wyciągnę to Słowo Boże i zacznę czytać. Jest sterta różnych innych spraw, innych ważniejszych rzeczy do czytania niż Pismo Święte. Myślę sobie, że taki kontekst może być trochę tego dzisiejszego czytania. I nagle okazuje się właśnie, że jest odnalezione to Słowo. Pan Bóg podkłada nam je trochę pod nogi i pod oczy, żebyśmy się potknęli i powiedzieli: o, jest rozwiązanie tej sytuacji, jest słowo na tą sytuację. Nasi przodkowie nie słuchali słów tej księgi. No właśnie, jeśli nie słuchali, to nie wiedzieli jak żyć. Jak nie wiedzieli jak żyć, to mogli popełniać błędy. Ale Pan Bóg nieustannie się troszczy. I teraz zbierają się wszyscy, kapłani, prorocy oraz cały lud, od najmniejszego do największego, i odczytano głośno całą treść Księgi Przymierza. Wszystko dzieje się w świątyni, jest ten moment odnowy, jest Słowo Boże. Jeśli jest Słowo Boże, znaczy, że jest Bóg również i pośród nas. Dlatego jako odpowiedź na to czytanie mamy psalm 119, długi psalm, dlatego mamy jego fragment, który mówi: naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca. Naucz mnie, Panie. I Pan Bóg uczy poprzez Słowo, to, które zostało gdzieś tam zagubione, zostało odrzucone, porzucone. Dzisiaj to Słowo wraca do nas też. Choć zapewne słuchamy codziennie Słowa Bożego, to niemniej cały czas chcemy modlić się. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, abym nie zgubił Twojego Słowa, abym Ciebie nie zgubił. A Pan Jezus mówi: strzeżcie się fałszywych proroków. No właśnie, będą ci fałszywi prorocy, ale jak ich odróżnić? Mamy na samym końcu tej Ewangelii pewną odpowiedź: poznacie ich po owocach. No, ale właśnie doskonale wiemy, jesteśmy w sezonie, kiedy pewne drzewa owocują, że to owocowanie wymaga czasu, wymaga cierpliwości i chyba nawiązując do wczorajszej Ewangelii, domaga się tego czasu niesądzenia, żebym poczekał, żebym przypatrzył się, żebym miał właśnie tą cierpliwość, której czasami trudno nas, bo łatwo jest osądzić, łatwo powiedzieć, że to jest dobry albo fałszywy prorok. Dzisiaj zaprasza nas Pan Jezus do tego, aby oczywiście uważać, aby strzec się tych fałszywych proroków, którzy przychodzą w owczej skórze, ale jednocześnie potrzebny jest czas, potrzebna jest cierpliwość i potrzebne jest niesądzenie. Wiele bieżących historii nawet w Kościele pokazuje, że to wszystko jest potrzebne, żebyśmy umieli ocenić rzeczywistość, umieli ocenić tych współczesnych proroków, dając czas, cierpliwość, a potem widząc, jakie będą owoce. Trochę patrząc na historię innych świętych, na ich historię, patrząc na historię Kościoła, będziemy mogli zobaczyć, czy
dzisiejsi prorocy właśnie są prawdziwymi prorokami, czy są fałszywymi. Pozwólmy przede wszystkim też działać Panu Bogu, niech działa w czasie, niech działa w cierpliwości, a my nie sądźmy, ale przyglądajmy się, żebyśmy później mogli poznać po owocach. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.